Witam. Chciałem dzisiaj przedstawić komputer cyklu LadyComp Baby, najwyższy model serii komputerów LadyComp. Jest to urządzenie, które pojawiło się na rynku w tej odsłonie w styczniu 2015 roku. Jest to całkowicie nowe urządzenie. Poprzedni model klasyczny produkowany był przez ponad 20 lat. W związku z tym mamy tutaj dosyć sporą rewolucję i spory lifting, jeżeli chodzi o funkcjonowanie urządzenia. Pokażę, co znajduje się w pudełku, jak uruchomić urządzenie i porównam nowy model LadyComp'a Baby z poprzednim urządzeniem, które nazywało się BabyComp. A zatem zaczynajmy. W pudełku znajdujemy oczywiście sam komputer cyklu LadyComp Baby i o tym, że jest to LadyComp Baby, dowiadujemy się po tej holograficznej naklejce. Mamy tutaj również etui, kabelek USB umożliwiający podłączenie LadyComp'a do komputera oraz dwa akumulatorki pozwalające na zasilanie urządzenia. Samo urządzenie, jak powiedziałem, przeszło dosyć mocny lifting. Porównując LadyComp'a Baby do analogicznego urządzenia produkowanego do 2014 roku BabyComp'a, widzimy, że klasyczny model starszy był dużo większy, cięższy, miał większy sensor. Obecnie wszystko uległo zmniejszeniu, urządzenie jest bardziej kompaktowe i niewątpliwie bardziej przyjazne użytkownikowi. W nowym urządzeniu LadyComp Baby mamy fajne, intuicyjne menu, które obsługujemy za pomocą tego joysticka. Przesuwamy się po odpowiednich ikonkach, wciskając na środku, przechodzimy do odpowiedniej funkcji. Zawsze możemy wrócić takim strzałeczką powrotną do menu początkowego. W klasycznym urządzeniu, w klasycznym BabyCompie menu było nieco bardziej złożone, polegało na przesuwaniu się tym dużym guzikiem po kilku poziomach. Natomiast bardzo istotną informacją jest to, co deklaruje producent, że skuteczność obu urządzeń w zakresie rozpoznawania faz płodności nie uległa zmianie. A zatem tak klasyczny BabyComp, jak i LadyComp Baby mają te same funkcje, tą samą skuteczność, 99,3% współczynnik perla wynosi tutaj 0,7. Producent deklaruje, że samo oprogramowanie jest już tak doskonałe, że nie zmieniło się. Natomiast zmienił się sam, jak mówię, interfejs użytkownika, sama forma używania urządzenia. Jest ono obecnie dużo prostsze. Zmianą również jest to, że nowy BabyComp czy LadyComp Baby zasilany jest akumulatorkami. Poprzedni BabyComp miał wlutowany akumulator, który wprawdzie był bardzo efektywny i przy dobrym użytkowaniu wymieniany był co 3, może co 5 lat, jednak występowała konieczność po tym okresie wysłania go do serwisu. Tutaj mamy akumulatorki, które możemy sobie sami zmienić, ładować dowolną ładowarką. Możemy również zasilać najnormalniejszymi bateriami alkalicznymi, tutaj nie ma żadnego problemu. Urządzenie otwieramy poprzez przesunięcie, tutaj już zainstalowałem dwie najnormalniejsze baterie alkaliczne. Widzimy tutaj gniazdo USB do podłączenia kabelkiem LadyComp'a do komputera. Mamy gniazdo serwisowe, gniazda na akumulatorki oraz tutaj podłączony sensor, który jest oczywiście wymienny. W razie jakiegoś uszkodzenia czy przegryzienia możemy go łatwo wymienić. Nowe urządzenie, też tak jak starszy model, są dobrze spasowane. Te plastiki, których urządzenie zostało wykonane, są wysokiej jakości, tutaj nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy. Faktycznie, jeżeli już to zamkniemy, to samo urządzenie naprawdę mocno się trzyma i nie mamy problemów z jego obsługą. One są przeznaczone na długie wieloletnie użytkowanie. Sam joystick jest gumowy, taki dosyć mocny. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. W zmianie uległ niewątpliwie sensor, który jest krótszy, mniejszy. Natomiast co ciekawe, pomiar wykonywany przez LadyComp'a Baby jest o połowę krótszy niż pomiar wykonywany przez BabyComp'a. No to może na tyle.